13 czerwca o godzinie 10:53 do stanowiska kierowania komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie wpłynęło zgłoszenie o zderzeniu dwóch pojazdów, pojazdu ciężarowego przewożącego butle z gazami technicznymi oraz pojazdu osobowego. Dyżurny stanowiska kierowania niezwłocznie zadysponował zastępy. Były to 3 zastępy jednostki ratowniczej Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie oraz 1 zastęp Ochotniczej Straży Pożarnej. W zdarzeniu brały udział 2 pojazdy, to się potwierdziło po przyjeździe jednostek ochrony przeciwpożarowej. W pojeździe ciężarowym kierowca nie doznał żadnych obrażeń, natomiast w pojeździe osobowym pasażerka tego pojazdu uległa obrażeniom. Już po przyjeździe ratownicy Państwowej Straży Pożarnej przystąpili do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy, przywracania funkcji życiowych. Później dojechał zespół ratownictwa medycznego. Wspólnie z naszymi ratownikami udzielał tej pani, próbował przywrócić funkcje życiowe i mamy informację, że nie udało się to i w tym momencie te działania już zostały po ponad godzinnej akcji zostały już przerwane. Ruch na drodze wojewódzkiej został całkowicie zablokowany. Z informacji uzyskanych przez policję taka sytuacja będzie miała miejsce przynajmniej kilka godzin. Policja od strony miejscowości Łagiewniki przekierowuje ruch na objazdy. Straż Ochotnicza przekierowuje na objazdy od strony Dzierżoniowa.